Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, wicenaczelna Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę państwa, nie będzie żadnych setek w tym materiale, bo porozmawiamy o milczeniu Donalda Tuska. Trudno pokazać na setkach milczenie, ale pozwoliłam sobie przejrzeć Twitter pana przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, bo jest on bardzo aktywnym uczestnikiem tych mediów społecznościowych i właściwie większość jego politycznej działalności tam się skupia, pomijając nieliczne do tej pory spotkania z wyborcami, czy też z ludźmi, którzy chcą się z Donaldem Tuskiem w terenie spotkać. Ich było kilka, na palcach jednej ręki można policzyć. I co tam powiedział, to wszyscy, którzy są zainteresowani, doskonale wiedzą. Ale chciałam sprawdzić, co od 24 lutego, czyli od dnia zaatakowania Rosji, przez Rosję Ukrainy, przewodniczący partii Platforma Obywatelska na ten temat napisał. Czy potępił tę agresję? Jak się odniósł do tego, jak się zachowują Rosjanie? Czy na bieżąco śledzi, co się dzieje? No, wpisów jest bardzo mało. One głównie kilka można znaleźć. Jest oczywiście wpis z życzeniami dla Ukrainy w dniu jej święta, ale są takie wpisy, które mówią o tym, że wolontariusze bardzo się sprawdzają, że samorządowcy pomagają Ukraińcom. I właściwie to tak za bardzo nie wiadomo, skąd ci Ukraińcy się w tej Polsce znaleźli. I w związku z tym nasze pytanie brzmi, dlaczego Tusk milczy o agresji Rosji i jakie mogą być tego przyczyny, Agnieszka? Dzisiaj akurat w programie radiowym wcześniej, niewiele wcześniej, między innymi trochę ten temat zahaczyliśmy z redaktorem Rachoniem. No i ja podejrzewam, że tutaj może mieć akurat coś do znaczenia informacja, która ujrzała tak naprawdę wczoraj światło dzienne. Mówię o tym raporcie, który przedstawiła stacja CNN, później mówił o niej sekretarz Blinken, a chodzi o to, że Rosja wydała 300 milionów dolarów na podkupowanie różnych tam, prawda, polityków i ugrupowań politycznych i wpływała na wybory w poszczególnych krajach. Być może, ja nie twierdzę, ale być może właśnie ma to jakiś związek z takim, prawda, milczeniem, żeby na wszelki wypadek gdzieś tam się nie wypowiadać za mocno, bo jeszcze tam dokumenty czy wypłyną, czy nie, lepiej cicho siedzieć. Takie mam podejrzenie z przypuszczeniem. Nie wiem, czy ono jest prawdziwe, no ale myślę, że tutaj jakby to... Ja osobiście czekam na ujawnienie tych informacji, bo sekretarz Blinken już przekazał, że one spłynęły do ambasad tych krajów, które były pod, no, taką, powiedzmy, specjalną obserwacją rosyjską razem z jej milionami dolarów. Więc myślę, że Polska była w tym obszarze, tylko pytanie, kto od nas. No a już mówiąc tak mniej złośliwie, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to myślę, że on jakby tutaj właśnie, no, chcąc nie chcąc, trochę jednak realizuje politykę taką, powiedzmy, niemiecką czy przychylną Niemcom, bo Niemcy też, no, niby tam krytykują, prawda, ale jak trzeba, to pomocy nie przekazują Ukrainie i tak dalej, więc... Czekanie jest generalnie po stronie niemieckiej na jak najszybszy powrót do wzajemnych relacji, a Donald Tusk jako realizujący w dosyć dużej części tę politykę niemiecką tutaj w Polsce, myślę, że no przyjął też taki podobny system funkcjonowania w przestrzeni publicznej, że na wszelki wypadek, prawda, tam się nie odzywać, bo może zaraz wrócimy do współpracy. Takie mam podejrzenie z przypuszczeniem, no bo faktycznie przywódca partii dużej, największej partii opozycyjnej w Polsce, jeżeli milczy, nie potępia agresji, którą potępia cały cywilizowany świat, no jest to co najmniej zastanawiające. No, nawet kanclerzowi Scholzowi zdarza się czasami powiedzieć o zbrodniczym reżimie Władimira Putina i Macron też, chociaż rozmawiają z nim przez telefon. Ostatnio półtorej godziny kanclerz Scholz poświęcił na wyjaśnianie Putinowi, że powinien się wycofać z Rosji i wrócić do negocjacji, zabrać armię i że Ukraina jest suwerennym państwem w swoich granicach. Marku, a ty jak to milczenie Donalda Tuska w tej sprawie oceniasz? No ja zwróciłbym uwagę na nieco inną okoliczność. Donald Tusk jako polityk frontowy Platformy Obywatelskiej, premier rządu polskiego, miał zwyczaj, taktyczny zwyczaj przeczekiwania rozmaitych napięć, konfliktów i sytuacji trudnych. Ta taktyka mu przynosiła
pewien komfort, czekał na rozwój wydarzeń i dopiero po wyklarowaniu się sytuacji, trochę tak jak na Sochownicy, zabierał głos. Nigdy nie był politykiem, który w trudnych sprawach starał się nadać własny ton lub wejść z oceną, która będzie głównym motywem dyskusji nad jakimś problemem politycznym, prawnokarnym. Więc gdybym się miał jeszcze odwołać do moich doświadczeń sportowych, to jak graliśmy wspólnie i szło nam dobrze, to Donald Tusk nam nie mógł zaszkodzić, a jak szło nam źle, to nie mógł nam pomóc. I ten taki wewnętrzna cnota kunktatorstwa, którą Tusk ma w sobie, pozwalała mu wielokrotnie omijać różne rafy. Tyle, że teraz rafa ma charakter strategiczny, geopolityczny i milczenie Donalda Tuska w kwestii, w której tak naprawdę być może ważą się nawet losy Unii Europejskiej, losy pewnego ładu w Europie. Jego milczenie pokazuje, no nie chcę powiedzieć, że brak wiedzy, ale brak samodzielności, brak autonomii, która polityka dyskwalifikuje. No ale Donald Tusk nie jest politykiem autonomicznym, nie jest politykiem przecież, który czerpie siłę z własnej pozycji wynikającej w wyniku demokratycznych wyborów. Donald Tusk tym wynikom zaprzeczył w Brukseli, kiedy przyjął rekomendacje Malty i objął funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej na drugą kadencję, więc jest politykiem w istocie intelektualnie ubezwłasnowolnionym, a też jeśli chodzi o relacje rosyjskie, to mam takie wrażenie, że wciąż pozostaje pod jakimś urokiem spaceru na molo i ujawnione przez Michała Rachonia fragmenty jego spotkań z prezydentem Putinem i to zdanie o osiągnięciu elementarnego porozumienia być może w jakiś sposób krępują jego myślenie, tym bardziej, że po drugiej stronie jego wieloletnia partnerka polityczna i mentorka w różnych obszarach działalności publicznej, Angela Merkel, z tym, że Putinem była zawsze w znakomitych relacjach. Więc mamy do czynienia z politykiem, którego nie stać na samodzielność i autonomiczne myślenie w sytuacji kryzysowej. Ale, drodzy państwo, Donald Tusk będzie miał okazję, żeby przerwać to milczenie, ponieważ 15 września w Poczdamie będzie wręczona Ukrainie nagroda w ramach takiego M100 Media Award, przyznawana za obronę wolności mediów i słowa oraz wkład w umacnianie demokracji i wzajemnego zrozumienia w Europie. I tę nagrodę będzie odbierał Władimir Kliczko, a laudacje będą wygłaszali ambasador USA w Niemczech Emi Gutman oraz przewodniczący Platformy Obywatelskiej i były premier Polski Donald Tusk. Zrobi to za pośrednictwem wideo. A główne przemówienie polityczne wygłosi kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Co prawda Rzeczpospolita pisze, że będzie to istotne politycznie i strategiczne wystąpienie. Będzie dotyczyć przebiegu wojny, jej stawki oraz znaczenia wsparcia dla Ukrainy, ale ja zaraz powiem po państwa wypowiedziach, czego ja się spodziewam tam usłyszeć. Agnieszka, a ty? Ja przepraszam, się śmieję, bo znowu Donald Tusk pojawia się nam w otoczeniu no, niemieckich polityków, tak jakby no po prostu się nie da. Czego się można spodziewać? Ja podejrzewam, że jakby no takich samych rzeczy, które do tej pory gdzieś tam słyszeliśmy z ust różnych polityków, tak? Nie wiem, tylko ja powiem szczerze, że zastanawiam się, jaki kraj będzie w tym momencie reprezentował Donald Tusk, jaką stronę w ogóle, bo no ja nie przypominam sobie, żeby Polska go wysyłała na takie zgromadzenie czy na takie wydarzenie, tak? Jakby no nie jest desygnowany, więc no ciężko mi w ogóle nawet do tego się odnieść, ale podejrzewam, że usłyszymy, bo tam akurat pan Kliczko no jest z tej samej partii, Europejskiej Partii Ludowej, czy te samo środowisko, jeżeli chodzi o struktury unijne. Więc no oni gdzieś tam współpracują ze sobą, więc nie dziwię się, że tutaj prawda będzie pan Kliczko i gdzieś to w tym obszarze się rozgrywa. Natomiast co możemy usłyszeć, podejrzewam, że to takie wszystkie rzeczy ogólne, prawda, że Ukraina walczy, że się nie poddaje, że musi być suwerenna i tyle będzie na ten temat. Tak mi się wydaje. A ty, Marku, czego się spodziewasz?
No ja bym się spodziewał, że jeżeli Donald Tusk ma cokolwiek ważnego w sprawie relacji w Europie, obecnych relacji w Europie, polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich, polsko-niemieckich, to właściwym miejscem nie jest Poznań, tylko Warszawa albo ewentualnie polski parlament, jeżeli zostanie do tego parlamentu ponownie wybrany. Ale wiarołomstwo Donalda Tuska oparte o tą hochsztaplerkę z drugą turą wyborów na przewodniczącego Rady Europejskiej każe mi się obawiać, że Donald Tusk jest gotów powiedzieć to, co gospodarze takiej uroczystości chcieliby usłyszeć, tym bardziej, że już raz odbierał sam nagrodę Waltera Rathenaua, postaci związanej z niezbyt dla Polski przyjaznym traktatem w Rapallo, więc jeżeli ktoś nie miał wtedy wątpliwości, to tym bardziej nie będzie miał teraz żadnych wątpliwości. No właśnie, ale ponieważ sytuacja się zmienia i na przykład ostatnio przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu powiedzieli, Niemcy muszą natychmiast odegrać swoją rolę w sukcesie Ukrainy. Mamy telefon kanclerza Scholza 1,5-godzinny do Władimira Putina, gdzie, jak podają niemieckie media związane z rządem, grzmiał i napominał Putina i kazał mu kończyć tę wojnę i wycofywać się i uznać suwerenność Ukrainy i przystąpić do negocjacji. I teraz mamy taką sytuację, że jest ta uroczystość. No i co? No, może się okazać, że wzorem tego hołdu gdańskiego, Marku, który wszyscy pamiętamy, gdzie dziękował Niemcom za błogosławieństwo, jakim były ich rządy i przywództwo w Unii Europejskiej, rządy dla narodu niemieckiego, przywództwo Unii Europejskiej. No ja się spodziewałam, że Donald Tusk powie o roli Niemiec, która była błogosławieństwem dla Ukrainy, największym wsparciu, o tym, że Polska przyjmuje uchodźców, ale robią to głównie obywatele i samorządy. No i pozostaje chyba takie główne pytanie zadane przez jednego z internautów. A jako kto tam występuje Donald Tusk? Bo mamy przedstawicielkę Stanów Zjednoczonych, mamy kanclerza Niemiec. I co, Agnieszka? Nie mam, Olu, odwagi z tobą polemizować. Pogląd twój wydaje mi się bardzo trafny, a przypuszczenia niestety mogą się spełnić. Donald Tusk może mieć wyłącznie mandat zarządu jednej z kilku partii opozycyjnych, natomiast obawiam się, że może zostać temu nadany rozmiar albo gabaryt wykraczający poza jego obecną funkcję polityczną i to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo dla Polski, ale uważam za głęboki nie tak, wręcz za policzek, że polski polityk jedzie wygłosić jakieś ważne wystąpienie do Poczdamu, nie wygłasza go w Polsce, a jednocześnie jego zaangażowanie w kwestie relacji Polska-Ukraina w porównaniu do zaangażowania polityków rządu prezydenta jest znikome, żeby nie powiedzieć wręcz żadne, emblematyczne co najmniej. Z tego co pamiętam, to Donald Tusk nie spotkał się z żadnym ważnym ukraińskim politykiem, nie mówiąc już o tym, że nie odbył podróży do Kijowa, którą na przykład odbył Rafał Trzaskowski. Spotykał się. Ma przebiegnięty maraton, mógłby się udać pieszo do Kijowa. Z Witaliem Kliczką. No ale Agnieszko, telewizja publiczna być może już zużyty zwrot Für Deutschland zastąpi jakimś innym smacznym cytatem i przez wiele tygodni będziemy mogli ten hołd poczdamski sobie oglądać. No ale też się właśnie zastanawiam, bo ja tutaj wcześniej chwilę mówiłam, jako kto jedzie tam Donald Tusk, kogo on będzie reprezentował, czyje interesy, bo tak naprawdę na takim wydarzeniu powinien reprezentować Polskę, a on no, w Polsce nie ma tutaj żadnego umocowania do takiego reprezentowania, tak? Jeżeli to jest impreza... Agnieszka, skoro nie reprezentował Polski, a pozwolił się wybrać na przewodniczącego Rady Europejskiej z rekomendacji maltańsko-niemieckiej, no to o kim mówimy? O polityku, nie, który utracił zdolność honorową. Nie, ale ja to chcę powiedzieć, trochę się boję tego, nie, ale to tak mi wygląda, jakby no, reprezentował chyba stronę niemiecką, która go do tego tam zaprosiła, tak? No bo jak to inaczej tłumaczyć? To jest jakieś no, dziwna kompletnie sytuacja. Ja ostatnie zdanie tylko powiem, że bo tutaj wszyscy mówią, 1,5-godzinna rozmowa, prawda, Scholza z Putinem, o czym rozmawiali, ja czekam, aż propaganda rosyjska poda, że rozmawiali o Bundeslidze i na tym się skończy, no. No właśnie, ale to jest zadziwiające, że polityk, który chce być uważany za lidera opozycji w tak ważnej sprawie jak agresja Rosji na Ukrainę, nie zabiera od 24 lutego zdecydowanego głosu, a jedzie do Niemiec, żeby nie wiem właściwie po co. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w tym samym gronie spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.